witam ponownie. Tym razem chciałem poopowiadać, pokazać troszkę o wypieraniu się kwasów. O, w sumie filmik myślę, że będzie przydatny, aczkolwiek zrobimy to w sposób taki niestandardowy, jak to robią podręczniki, bo wspomnimy też o tym, jak można, o doświadczeniach, które można które każdy może wykonać w swoim domu, o czym podręczniki milczą, albo wszędzie są oklepane reakcje typu wypieranie dwutlenku węgla. No ale my to zrobimy troszkę inaczej. Najpierw zacznę może od tego, że żeby wyprzeć kwas, słabszy kwas jest wypierany przez mocniejszy, tak? Więc ta reakcja ma oczywiście znaczenie preparatywne, bo na przykład w warunkach laboratoryjnych można sobie otrzymać taki prawie że 100% kwas azotowy, wypierając z azotanu potasu stężonym kwasem siarkowym właśnie kwas azotowy. O, nie wziąłem pisaczka, ale już to nie wracam. Bierze go tam. W każdym razie, jeżeli mamy tak zapisane równanie reakcji, prawda, no to jeżeli będziemy ogrzewać mieszaninę, ustala się nam równowaga, prawda, że powstaje kwas azotowy oraz wodorowęglan potasu, zacząłem źle pisać, więc dlatego to nieładnie wyszło, no to kwas azotowy jako znacznie lotniejszy zacznie nam parować. Kwas siarkowy wrze ponad 300 stopni, nie pamiętam dokładnie ile, więc nie będę tutaj zgadywał, a kwas azotowy ma temperaturę wrzenia około 83 stopnie Celsjusza, więc raz, że jest słabszy, więc całkiem sporo powstaje tych cząsteczek wolnego kwasu, a dwa, że jest przede wszystkim znacznie lotniejszy. Mam tu odważone w tej kolbie, właśnie w tej, 101 gramów, czyli 1 mol azotanu potasu. Teraz tutaj wlejemy do tej kolby 60 cm sześciennych kwasu siarkowego, czyli też mniej więcej 1 mol. I przejdziemy oczywiście do dalszych doświadczeń, bo ta destylacja będzie sobie szła. A jak mówiłem, będziemy to ogrzewać. Coś zostanie na ściankach, dlatego jak tutaj wleję o 2 cm więcej, odmierzamy, było 50, teraz jeszcze odmierzymy 10, powinno być 58. Ja odmierzę 60, dlatego że uwzględniam, że zawsze będą jakieś drobne straty. Ktoś mnie molestuje, ale nie będziemy oczywiście odbierać w takiej chwili. Dobrze, proszę zwrócić uwagę na takie lekkie zżółknięcie tego azotanu, to oznacza, że już się coś zaczyna dziać. A to dlatego, że kwas azotowy, zwłaszcza taki mocno stężony, prawie 100%, ma tendencję do rozkładu na dwutlenek azotu. I to właśnie dlatego pojawia się, nie wiem, czy to już widać, czy to nasz telefon ujmie, czy nie, ale tutaj widać już taki dymek. To jest właśnie od zachodzącej reakcji. Włączyłem grzanie, bo urządzenia elektryczne lepiej oczywiście pracują, gdy są podłączone do prądu. Puścimy sobie wodę i teraz musimy troszkę poczekać. Woda oczywiście aż tak strasznie nie musi lecieć, a przejdziemy w międzyczasie do innych doświadczeń. Zapnę jeszcze, kto mnie molestował, czy to nie było coś innego, i przejdziemy do innych doświadczeń. O, Orange z głupawą ofertą, dziękuję. W takim razie zapraszam koleżankę. Tu przygotowałem kilka próbówek, aż sobie muszę spojrzeć na rozpisko, od czego miałem zacząć. A, no właśnie, podręczniki zazwyczaj wspominają o na przykład takiej reakcji jak wypieranie dwutlenku węgla z węglanów. Mam tutaj wodorowęglan sodu, no chodź. Czyli de facto sodę oczyszczoną. I jeśli my to potraktujemy na przykład kwasem octowym, to jest też co możemy zrobić w domu. Ja tu mam akurat oczywiście stężony kwas, ale to nie ma wielkiego znaczenia. To zaczyna nam się wydzielać dwutlenek węgla. To jest reakcja, takie, prawda, musowanie. Każdemu powinno być znane, być może sporo osób nawet widziało. Oczywiście to nie musi być, możemy to jeszcze troszkę rozcieńczyć, wtedy będzie troszkę intensywniej prawdopodobnie. Dlatego, że rośnie stopień dysocjacji kwasu. Nie w tej samej proporcji, co rozcieńczenie, dlatego też w rozcieńczonym kwasie ta reakcja zachodzi szybciej. To samo możemy zrobić z węglanem wapnia, czyli na przykład kredą. O. Proszę, węglan wapnia. Taki sobie biały proszek, no nic szczególnego w sumie.
troszkę nam tu octem oczywiście zajedzie. I damy sobie tutaj też troszkę tego kwasu octowego. Tutaj reakcja pójdzie wolniej, no bo węglan wapnia jest, ale już widać, że rusza. Już widać, że rusza, bo węglan wapnia jest słabo rozpuszczalny, dlatego też ta reakcja pobiegnie znacznie wolniej. Zanim przejdę do następnych doświadczeń, to przygotowałem tutaj olejnian sodu, czyli de facto mydło. Rozrobimy go sobie troszkę z wodą. Już mam specjalnie przygotowane. Specjalnie go będziemy trzymać w tej kubeczce, bo wrzucimy tutaj małą kostkę stałego dwutlenku węgla, czyli de facto suchego lodu. I oczywiście nie chodzi tylko o to, że ma mi to wszystko wykipieć w postaci piany, nie chodziło o sam ten efekt, ale proszę zwrócić uwagę, to jest teraz przeźroczyste, a z tym będzie związana pewna zagadka na samym końcu. Ok, to w takim razie zaproszę znowu koleżankę tutaj do statywu. Zrobimy sobie taką reakcję. Mianowicie w aptece można kupić glukonian wapnia. Ja tu mam oczywiście jako odczynnik, ale to nie ma znaczenia. Glukonian wapnia jest praktycznie w wodzie nierozpuszczalny. Jest praktycznie w wodzie nierozpuszczalny. Zaraz pokażemy. O, proszę. Jest to bardzo, bardzo mętne. Jeśli dodamy, gdzie jest kwas solny, kwasu solnego, proszę zwrócić uwagę, że on się prawie natychmiast rozpuszcza. Pozostały tylko większe grudki na dnie, które też się zaraz rozpuszczą. Dlatego, że wyparliśmy kwas glukonowy z jego soli, a kwas glukonowy jest rozpuszczalny w wodzie. Natomiast możemy zrobić to samo z boraksem, czyli czteroboranem sodu. Niestety tutaj objawów reakcji nie będzie żadnych, co nie znaczy, że reakcja nie biegnie. A to się dzieje z tego powodu, że kwas borowy, mimo że w wodzie jest dość słabo rozpuszczalny, tam rzędu chyba 3%, to nawet jeśli go potraktować mocniejszym kwasem, no weźmiemy na przykład ten nasz solny, to niekoniecznie nam się strąci kwas borowy, dlatego że w kwasach on akurat jest całkiem dobrze rozpuszczalny. Więc to, że nie ma żadnych symptomów reakcji, jeszcze nie oznacza, że ta reakcja nie biegnie. Natomiast, co tu jeszcze mam w rozpisce? Aha, oczywiście octan sodu. Tu mam przygotowany roztwór octanu sodu. No jest to sól oczywiście słabego kwasu. Podzielimy go sobie na dwa. Gdzieś tu miałem taką czystą kolbkę. Dobra. Do tej kolbki wlejemy kwasu, ale siarkowego. Muszę po niego zwrócić podwyżkę. W międzyczasie możemy pokazać, jak destylacja biegnie. Możemy? Agnieszka? O! Biegnie sobie destylacja kwasu azotowego. Kwas azotowy, jak widać, całkiem intensywnie się destyluje, więc ja może tutaj zmniejszę grzanie, bo nie ma aż takiej potrzeby, żeby to się tak strasznie grzało. I tu otrzymujemy prawie 100% kwas azotowy, zwany dymiącym kwasem azotowym. Proszę tego nie mylić ze stężonym, bo stężony ma około 67%, a dymiący ma blisko 100%. A powiedzmy, że powyżej 95%. Jeśli teraz wrócimy do naszego octanu sodu, chcę użyć specjalnie kwasu siarkowego, dlatego że on jest bardzo małolotny. Bardzo małolotny oznacza, że po prostu ma bardzo niskie stężenie par nad sobą, ciśnienie par, i w związku z tym jego lotność jest bardzo mała, więc nie zakłóci nam wyniku doświadczenia pary tego kwasu, bo gdybyśmy użyli solnego, to solny by nam z tego też parował i na przykład popatrzmy. To jest doświadczenie takie podręcznikowe. Sam octan sodu, roztwór octanu sodu nie barwi papierka. Nie widać specjalnych zmian. Natomiast tutaj, gdzie ja dałem kwasu siarkowego, powinna już być zaraz widoczna różnica. Nie wiem, czy już widać, czy nie.
O, zaczął się papierek czerwienić. No możemy sobie porównać, co prawda skala nam się troszkę zepsuła, no ale widać, że generalnie jesteśmy gdzieś tutaj koło 3-4 już z pH nad roztworem. Dlatego, że wyparliśmy kwas octowy, można by to powąchać, śmierdzić na pewno octem. Może koleżanka powącha? No właśnie. Dlatego użyłem kwasu siarkowego, no bo kwas siarkowy jest po prostu troszkę, znaczy jest mało lotny, więc nam nie zakłóci ten. No, a solny akurat, jako że sam chlorowodór się uwalnia i barwi papierek, no to zakłóca obiektywność, prawda, tego doświadczenia. Możemy zrobić jeszcze coś innego tutaj. Dodamy sobie na przykład kwasu cytrynowego. Sypiamy go tutaj trochę, a co, nie będziemy sobie żałować. No i chwilkę poczekamy, może włączę grzanie, bo to troszkę potrwa, zanim się rozpuści. I teraz, gdybyśmy wzięli nowy papierek, oczywiście trzeba go zwilżyć. O, jaki wąski, ciekawe kto to poprzecinał. Postawimy go nad tym roztworem. Nie wiem, czy już będzie widać, a jest. Już jest widoczna lekka zmiana barwy w kierunku czerwieni. Może tego jakoś bardzo nie widać, ale tak samo kwas cytrynowy wyparł nam kwas octowy. Natomiast proszę Państwa, teraz co możemy zrobić w domu? Bo się nagadałem, czas przedłużam i pytanie, co możemy sobie w tym domu zrobić? Jeżeli do takiego olejnianu sodu dodamy kwasu na przykład naszego, no niech będzie siarkowy. Niech będzie kwas siarkowy. To wytrąciliśmy osad, a właściwie emulsję kwasu oleinowego. On utworzył emulsję, czyli układ cieczy w cieczy, oleju olej ciecz, znaczy olej woda, emulsja olej woda, czy tam olej w wodzie i po prostu ta emulsja oczywiście po jakimś czasie zacznie się rozdzielać, ten olej zacznie, kwas oleinowy w postaci kropel zacznie wypływać do góry. Oczywiście teraz zobaczmy, co się stanie, jeśli do tego kwasu oleinowego, może troszkę za dużo, znaczy do tego olejnianu sodu, dodamy trochę kwasu octowego. Proszę zwrócić uwagę, że dzieje się to samo. Kwas octowy, mimo że znacznie słabszy, wyparł kwas oleinowy. No dobra, nie każdy ma w domu akurat olejnian sodu, nie każdy ma kwas oleinowy do dyspozycji, żeby go sobie zrobić. No to ja wziąłem mydło Luxia, nastrugałem trochę, rozpuściłem w wodzie. No i zobaczmy, co się stanie. Oczywiście to jest mętne samo w sobie, bo mydła takie handlowe to nie są czyste sole kwasów tłuszczowych. I dodamy tu trochę octu. Może być ocet, może być nawet sok z cytryny. O, proszę zwrócić uwagę, także strąca się osad, a właściwie emulsja kwasu oleinowego. I to także możemy sobie zrobić w domu. Nie musimy się ograniczać do tego, co piszą podręczniki, prawda, że soda oczyszczona plus ocet, ewentualnie kwasek cytrynowy plus ocet, czy tam ewentualnie jeszcze kreda, no bo nie musimy akurat się do tego ograniczać. Co jeszcze miałem pokazać? Aha, jest jeszcze taka jedna szkolna reakcja, która wczoraj była też przedmiotem dyskusji. Aż sam musiałem z nią zrobić, bo nie byłem pewien, czy się strąci, czy nie. Więc tak, jeżeli mam, to zrobimy sobie może w większej probówce. Mamy roztwór siarczanu glinu, a właściwie glinu i potasu, czyli alun. Dodamy do tego fosforanu sodu. Oczywiście w wyniku reakcji wymiany powstaje fosforan czego? Glinu. Mamy ten roztwór fosforanu glinu. Jeżeli do tego dodamy teraz nieco kwasu siarkowego, o, fosforan glinu uległ rozpuszczeniu, właściwie roztworzeniu. Dlatego, że kwas siarkowy wyparł
kwas fosforowy z tej soli i utworzył rozpuszczalny siarczan glinu. No i kwas fosforowy też jest oczywiście rozpuszczalny w wodzie. Natomiast, gdybyśmy zrobili dokładnie to samo, czyli jeszcze raz, fosforan, aun, i użyli na przykład kwasu octowego, a proszę zwrócić uwagę, że tutaj nic specjalnego się nie dzieje, jeszcze tym wstrząśniemy. Osad nie ulega roztworzeniu, dlatego że dużo słabszy kwas octowy nie wyparł kwasu fosforowego z tej słabo rozpuszczalnej soli. To, czy taka reakcja wyparcia z osadem zajdzie czy nie, zależy od tego, jak duże są różnice pomiędzy iloczynem rozpuszczalności danej soli, a stałą dysocjacji kwasu, który próbuje to wyprzeć. I tu zależy teraz, która równowaga zostanie przekroczona. Jeżeli w stanie równowagi przekroczymy iloczyn rozpuszczalności, osad nie ulega roztworzeniu. Jeżeli na odwrót, ulega roztworzeniu. Natomiast teraz nasza zagadka, o której chciałem powiedzieć. Jak widzimy przy okazji, że kwas fosforowy nie strąci nam osadu fosforanu glinu, tylko na odwrót. Na odwrót, ulegnie roztworzeniu. Natomiast tutaj ta reakcja, która nam się, prawda, spieniła, gdzie wrzuciliśmy kostkę suchego lodu do mydła, czyli dwutlenku węgla, i proszę zwrócić na to uwagę, jak to zbielało. Czyli strącił nam się, mamy znowu emulsję. Wyparliśmy kwas oleinowy. I moja zagadka brzmi, dlaczego dwutlenek węgla wyparł kwas oleinowy z jego soli. Czekam na odpowiedzi właśnie na naszym fanpage'u Biomist na Facebooku, ewentualnie w komentarzach jakiś pod filmikiem. Także bardzo jestem ciekaw waszych odpowiedzi, dlaczego kwas, dlaczego dwutlenek węgla, suchy lód, wyparł z roztworu oleinionu sodu kwas oleinowy. Ok, dziękuję, pozdrawiam dla Biomist.